Państwu, proszę Państwa, to nasze pierwsze spotkanie po takim długim zamknięciu biblioteki w tej sali z powodu koronawirusa. Jestem bardzo szczęśliwa, że Państwo w takiej ilości do nas przybyli, że my przestraszyliście się choroby, ale też, że okazaliście ogromną cierpliwość, dotrzymaliście tych wszystkich przez nas wymaganych oświadczeń, mierzenia temperatury, etc., etc. Bardzo serdecznie Państwa witam. Mam nadzieję, że to jest pierwsze spotkanie po COVID-zie i będzie dla nas więcej. Większości tutaj przybyłych, ja nie muszę przedstawiać naszego dzisiejszego wielkiego gościa. Proszę Państwa, przed Państwem pan Bronisław Kamiński, odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim, medalem zasłużony dla kultury polskiej, zasłużony dla województwa wrocławskiego, medalem Otwarta dla przyszłości, uhonorowany tytułem Człowieka Roku 1987, Tygodnika Perspektywy, laureat Nagrody Kulturalnej Dolnego Śląska Silesius, to już bardzo aktualna nagroda, autor wielu prac naukowych, historycznych, filozoficznych, ekonomicznych, m.in. wielokrotku Prawdzie Odwaga dla przyszłości. Wspominam, że mamy tam przed wejściem na salę kiermasz dla Państwa, można dawać książkę pana Bronisława Kamińskiego, ale przede wszystkim on nasz jest, on jest legnicki, on z Legnicy niestety wyfrunął, żeby robić dalsze kariery. Bronisław Kamiński jest Państwa. Oczywiście cała sprawa i nasze spotkanie nie doszłoby do skutku, gdyby nie ogromne zaangażowanie. Ja nie bardzo dziękuję, to co ja zasługa dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu bardzo. Mam panu zajmijcie miejsce na naszą. Właściwie tak, trudno mówić dyskusję, bo pewnie będzie to przede wszystkim monolog, ale o to nam też tutaj wychodzi. Uświetni Roman Habran. Też znany Państwu bardzo już w poprzednich naszych spotkań, śpiewający, grający na gitarze. Myślę, że pan Roman Habran skomponuje się idealnie w tematykę dzisiejszego spotkania. Panie Romanie, dziękujemy i witamy. Zajmę na to miejsce, bardzo proszę. A ja mam bardzo nietypowe pytanie i prośbę do Państwa. Prośbę do Państwa, aby powstały te osoby, które są wychowankami Bronka Kamińskiego. Bardzo was proszę. Kto był uczony przez Bronka Kamińskiego? Branko czy ci nie żal, Bronek? To są właśnie prawdziwe osoby wychowania Bronisława. Dziękuję Państwu, że Państwo do nas przybyli. Proszę bardzo. Nazywa się Michał Olszański. Jest znakomitym dziennikarzem, redaktorem, przeżywającym teraz bardzo trudne chwile związane z dwójką radiową, z publiczną telewizją. I redaktor Michał Olszański przeprowadził z panem Kamińskim wywiad. Ja miałam okazję słyszeć ten wywiad i już troszeczkę dowiedziałam się, o czym pan Bronisław Kamiński pisze, o czym mówi. Ale wiedziałam od Jana Chili, że to Lewiczanin przecież z korzeni. Zabrakło mi bardzo w tym właśnie wywiadzie motywu lewickiego. I wiem, że wiele osób miało do Olszańskiego pretensje o to, że nie wspomnieli panowie podczas tej rozmowy. Mi się wydaje, że pan Michał Olszański nieco się spróbował usprawiedliwić i przysłał takie oto Janie pięknego maila, przysłał na dzisiejsze spotkanie. Znaczy, miała to być niespodzianka, ale... To jest niespodzianka. Więc ustalmy, że to jest niespodzianka. Szanowny panie Bronisławie, wiemy, że ma pan dzisiaj spotkanie autorskie w Legnickiej Bibliotece. Życzę co najmniej tak doskonałej formy, jaką zaprezentował pan w rozmowie ze mną w Klaskiej Poliny. Docenili to słuchacze trójki. Nasza godzina prawdy została przyjęta entuzjastycznie. Dla mnie niezapomniana będzie osobista rozmowa w małej kawerce, kiedy to przeprowadził mnie pan przez zawiłości polsko-ukraińskich relacji. To była smakowita.
Wolę zastąpić słowem podróż z Panem w roli przewodnika. Jeszcze raz dziękuję, jestem pewien, że także w takiej roli przewodnika i mentora wystąpi Pan dzisiaj. Gratulacje dla organizatorów i pracowników Rybnickiej Biblioteki za zaproszenia Pana Bronisława. Jestem pewien, że to będzie magiczny wieczór. No i do zobaczenia w przyszłym roku. Michał Olszański, ale jeszcze jest post scriptum. Pozdrowienia dla słuchaczy Trójki. Jeszcze powieje wiatr zmian i przegoni czarne chmury. Dziękuję. W tym wywiadzie właściwie nie padło słowo Legnica. Jaka była Legnica, którą Pan pamięta? Ta Legnica z lat 60. Do Legnicy trafiłem, nie wiem, czy słychać. Będę przeniesie przypadkowo. Byłem na ostatnim roku studiów. Nie ma tu głosu. Pracę zleconą dla Instytutu Badań Prasoznawczych w Krakowie. Kończyłem na ujęcie studia na Wydziale Historii, historyczno-filozoficznych. I miałem zbudować sieć do badań prasoznawczych, w tym na Dolnym Śląsku. U profesora Szczepańskiego w Łodzi losowaliśmy punkty, gdzie będziemy badać prasę, czytelnictwo prasy. Wylosowano Legnicę i profesor Szczepański i szef tego instytutu posłali mnie do Legnicy, żeby tutaj utworzyć dwa punkty do badań prasoznawczych. Zatrzymałem się na nocy u kolegi Zygmunta Urbana i przyszedł wieczorem dyrektor liceum pan Franciszek Pałka, odwiedzał Urbana i zaczął mnie namawiać do pracy w Legnicy. Mówi, wie pan, tu u mnie w pierwszym liceum potrzebuję nauczyciela do historii. Pan mógł to zrobić. Ja mówię, ale ja już mam angaż w Dzienniku Zachodnim, bo wygrałem aplikaturę dziennikarską w międzyczasie. Pałka mówił bardzo mądrze i mówi, wie pan, dziennikarzem się nie jest z wykształcenia, tylko z doświadczenia. Nigdzie pan takiego nie zdobędzie w Legnicy. Może być pan jeszcze dziennikarzem, ale najpierw niech pan zbada i zamieszka w Legnicy. Tu mamy wszystko, co idzie na Rosjan, Ukraińców, Żydów, Greków. Wszystko pan pozna. A mieszkanie załatwimy. No i tak się znalazłem w Legnicy. W Legnicy przewodniczący prezydium miejskiej rady dał mi dwa adresy do zajęcia mieszkania. Państwo może pamiętacie niektórzy, że były tak zwane wyłączenia, gdy ktoś miał nadmetraż. Akurat taki nadmetraż miał adwokat pan Margulies na ulicy chyba Orzeszkowej albo I właśnie udałem się tam do państwa Margulies'u. Pan Margulies był adwokatem, rozmawiałem z jego żoną. Germanistką. Ona była germanistką, tak. Obejrzałem to mieszkanie, no i poszedłem dalej do następne zobaczyć. To było u lekarza dentysty. Lekarz dentysta przyjął mnie dość surowo. Może nie chciał, żeby ktoś go zajmował mieszkanie. Może myślał, że tam jakoś się przed tym uchroni. No, ale akurat do tego lekarza dentysty przyszedł już ten syn państwa Margulies'u i mówi, niech pan wraca do nas. No i tak zamieszkałem u państwa Margulies'u. Byli rodziną żydowską, to było dla mnie bardzo interesujące, bo wszedłem w sam środek, tak jak mówił pan Pałka. Mieszkam teraz w rodzinie żydowskiej.
zauważyłem, że Pan chodzi do kościoła. Jest Pan wierzący? Ja mówię tak. Właśnie chcę Pana zapytać, gdzie był Bóg, gdy był Auschwitz? Jeśli Pan wierzy, muszę powiedzieć Państwu, że moja cała wiedza była kiepska. Nie? Odpowiedzieć na takie pytanie było bardzo trudne młodemu człowiekowi, który dopiero co skończył studia. Więc ja mówię do niej, proszę Panią, ale to nie Pan Bóg zbudował Auschwitz, tylko ludzie. Ona mówi tak, ale proszę to jakoś poważnie traktować. Ja mówię, wie Pani, Pani studiowała na UJ-cie i ja. Ja studiowałem historię, a Pani germanistykę. Czemu Pani jako Żydówka wybrała germanistykę, a nie historię? Albo anglistykę? Ona mówi, bo wie Pan, ta kultura niemiecka nas fascynowała. Ja mówię, ale Pani powinna lepiej chyba znać Niemców niż ja. Próbowałem się trochę tak jakoś wyłgać, ale do dzisiaj to pytanie jest aktualne. Tak poznawałem środowisko, w którym mieszkam. Jeśli chodzi o nastrój wtedy w Legnicy, mnie się wydaje, że nie było tu czegoś innego bardzo niż w innych miejscach w Polsce. Nie kojarzę też z tamtym czasem Legnicy niczego złego. Należałem do Szkolnictwa Demokratycznego. Spotykaliśmy się w tym komitecie SD. Nie mieliśmy żadnych jakichś problemów. Nie odczuwaliśmy jakichś poważnych problemów politycznych, tak jak to dzisiaj sobie wyobrażamy. Próbowaliśmy zrozumieć tamte czasy. Nie zgadzaliśmy się z ideologią generalnie, ale to tylko jakby z niektórymi jej aspektami. Legnicę wspominam bardzo przyjemnie. Należałem do Związku Nauczycielstwa Polskiego, byłem prezesem ogniska, a w tym ognisku było pierwsze liceum żydowskie, ukraińskie, szkoła podstawowa żydowska i liceum medyczne. Mieliśmy bardzo dużą grupę nauczycielską. Nie było jakichś szczególnych problemów tak długo, aż nie wyskoczyło orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. I zakończę to się na 6 roku zajmować. Dlaczego? Dlatego, że tym mówiłeś przed chwilą, że nie było specjalnych perturbacji, ale to było wszystko do czasu. Raz było w Legnicy 3 muszkieterów. To był dom Altyfasa, który wykonał sam uspokojenie w 1992 roku. Zygmunt Urba, który został powołany w tym roku. No i ty, jako burmistrz Gamieński. I to właśnie wy zrobiliście prawdziwą wyrwę w Legnicy, jeśli chodzi o spokój bytowy, waszymi powołaniami społecznymi, a przede wszystkim filozoficznymi, zaczęliście w tym momencie kapitalnie epatować atmosferą, szczególnie jeśli chodzi o ludzi młodych. Ja to pamiętam bardzo dobrze. To ty powiedziałeś o Katyniu, to ty powiedziałeś o agresji Moskwy w czasie II wojny światowej 17 września i o wielu innych aspektach. Jak wspominasz ten okres, kiedy wyszedł, rządziliście je jako w tym wypadku poglądami Legnicy? Thank you.
Najczęściej chodziliśmy do Parnasiku, nie wiem czy dalej istnieje. Tak, no właśnie, to był bardzo dobry klub. Politycznie biorąc, po raz pierwszy mieliśmy takie problemy duże, to o czym mówił przed chwilą Janek, kiedy zachciało mi się odczytać w szkole, w 11 klasie A, pewny tekst Paktu Ribbentrop-Molotow z tajnymi klauzulami. Muszę powiedzieć, że to był ten szok dla wielu uczniów. W tej klasie była taka uczennica Litka Wojenberger, nie kojarzy się, która cała czerwona wstała i mówi, skąd pan to ma? To niemożliwe w ogóle. Ja mówię, możliwe, wszystko jest w Bibliotece Uniwersyteckiej. Masz tam wszystkie tajne akta, masz wszystko o Katyniu i to włącznie z dokumentami z Genewy, z Centralnego z Czerwonego Krzyża. Tylko trzeba mieć odrobinę odwagi, pójść i czytać. Wszystko było, także w okresie stalinowskim. Był tylko jeden warunek, o którym ta sala młodsza wiekiem nie wie. Trzeba było przyjść i powiedzieć, ja chcę na drugi zastrzeżony to i to. Było przecież widać, co jest w katalogu. Dobrze, proszę o dowód osobisty, mówił ten pan lub pani. Wpisuję do księgi godzinę, której zaczął pan czytać. I wpiszę godzinę, której zaczął, który pan zakończył. Tylko tyle. I ja sobie przepisywałem, ale w czytelni profesorskiej, a nie w czytelni studenckiej. Wszystko można byłoby zrozumieć. Któregoś dnia, gdy przepisywałem nową klasę Giraffa, podszedł pan do mnie, który kontrolował salę i mówi, czemu pan przepisuje nową klasę Giraffa? Ja mówię, dla przyjaciół. Machnął ręką i poszedł. Tak przepisałem akt Ribbentrop-Mołotow z tajnymi klauzulami. Ale to się musiało chyba roznieść w Legnicy, bo w niedługim czasie przyjechał po mnie pan do liceum, żebym się włączył do mnie karteczkę przez sekretarkę. Mam się zgłosić do Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej na ulicy chyba Łąkowej, na drugie piętro pokój. Przyszedłem tam, zauważyłem tego pana, który był w liceum. On wyszedł i mój szef jest zajęty, szef, a ja u mnie piszę w charakterze świadka, już muszę kończyć. I poproszono mnie, pan się przedstawił, jestem zastępcą komendanta do spraw służby bezpieczeństwa. Chyba w stopniu podpułkownika lub pułkownika. Proszę, niech pan siada. Byliśmy we trzech, ten pan, który mnie przyprowadził, miał na imię Szczepan, pamiętam, no to był uprzejmy człowiek. Ten szef mówi do mnie, napije się pan kawę, herbaty? Ja mówię, nie, niczego. On mówi, że jest ze służby bezpieczeństwa, więc coś mi się święci. Słucham. On mówi do mnie tak. I to jest chyba sprawa. Mamy o panu i o was, który działacie razem, opinię dobrą. Zwróćcie uwagę. Ale martwi nas pana postawa antyradziecka. Ja mówię, a na czym ona by miała polegać? Więc on kluczy, troszeczkę straszy, trochę kluczy, ale nie wchodzi do sprawy. Wiedziałem, że chodzi o ten odczytanie tego faktu. On mi raczej tłumaczył, jak dziecku, że właściwie służba bezpieczeństwa chroni interesów państwa wobec potężnego sąsiada, którego wojska są w Legnicy. I żebym ja go po prostu zrozumiał po ludzku. Tak to wyglądało. Na końcu tej rozmowy ja mówię do niego, może by pan mi dał zaświadczenie, że pan mnie tu przesłuchiwał. A on mówi, a po co? Ja mówię, bo mam wezwanie do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego dzisiaj, po południu, do Wrocławia i muszę
muszę powiedzieć, dlaczego ja nie powiem. To pojedzie pan. Szczepan, zabierz pana do Wojewódzkiego Sztabu do Wrocławia. Ja mówię, nie, nie pojadę. To co my panu damy? Że przesłuchiwaliśmy pana w charakterze świadka. Ja mówię, tak, bardzo proszę. I to mi pismo da. Tyle miałem ze Służbą Bezpieczeństwa w Legnicy. Muszę powiedzieć, brutalnie sympatycznie. Jak na Służbę Bezpieczeństwa. Pan z Legnicy, wyjechał pan w jakiś świat, bo najpierw był Wrocław, opieka zdrowotna, opieka zdrowotna. Najpierw dziennikarz, potem nauczyciel w historii. I nagle opieka zdrowotna i to we Wrocławiu, a później budowa. Już. I wie to, co się dzieje. Tak, słowa. Donosiłem się potem z orędziem biskupów polskich do biskupów niemieckich i zwolniono mnie w Legnicy z pracy. Pan inspektor, który wręczał mnie wypowiedzenie, zapomniałem jego nazwisko. On był przewodniczącym potem Towarzystwa Naukowego w Legnicy. Bardzo przyzwoity pan. Powiedział mi, wręczając mi wypowiedzenie, powiedział, proszę pana, to nie jest moja sprawa, to sprawa Czerwonego Domu. Dokładnie jego słowa powtarzam, czyli komitet partii. No, wziąłem to wypowiedzenie i zatrudnił mnie inspektor PZU w Legnicy, pan Traczyk chyba tak się nazywał, mówi, nie martw się, chodź do mnie. I pracowałem w tym inspektoracie PZU w Legnicy, wspaniale mi się pracowało. Któregoś dnia pojechałem na rozprawę sądową do Jawora i wyobraźcie sobie Państwo, kogo tam poznałem. Adwokatem strony, o której nam chodziło, był pan Poliszczuk. Pan późniejszy, wybitny profesor, znawca spraw ukraińskich, Ukrainiec z pochodzenia, wyjechał do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Pan Poliszczuk był znakomitością. Po kilku minutach naszej rozmowy o szkodzie PZU zatopiliśmy się w sprawach historyczno-filozoficznych i staliśmy się przyjaciółmi. Teraz mile go wspominam. Takie przynajmniej dato mi się przydało PZU. Ale przyjechała inspekcja z PZU do tego inspektoratu w Legnicy. Podobało mi się w moich sprawach prawnych i mówię, zabieramy pana do Wrocławia, do oddziału wojewódzkiego PZU, zapisze się pan na prawo i będzie pan naszym partnerem prawnym. Proszę, zobaczcie, jak to wygląda. Oczywiście przeniosłem się do Wrocławia, ale trafiłem już do innych spraw społeczno-zdrowotnych, trafiłem do wojewódzkiej grupy doradczej do spraw zagadnień socjalnych, której przewodniczył dr Stanisław Pena, dyrektor Wydziału Zdrowia w Urzędzie Wojewody. I tak zacząłem iść w stronę nie PZU, ale Służby Zdrowia. I kiedyś za dużo gadałem, na zasadzie niewyparzonej gęby, znowu zostałem wydany. I teraz Pena zaproponował mi wyjazd z Wrocławia. Mówię, proszę pana, nie dadzę panu spokoju. Niech pan wyjedzie z Wrocławia. A co? W Kudowie mam możliwość założenia sanatorium dla dzieci. Niech pan tam pojedzie i założy to sanatorium. Nie. To był 71 rok w Marzance. On był bardzo mocny, ten pan dr Pena, był członkiem egzekutywy KW, członkiem PZP, członkiem Komisji Rozdzielczej w Korei, pan Murzoni, silny człowiek. Silny człowiek, w rok po mnie został wydany i pojechał do Polanicy szukać pracy w Uzdrowisku. Takie były czasy. Zresztą do nikogo nie mieliśmy o to pretensji. Sami żeśmy sobie to zrobili. Penar mnie wysłał, założył sanatorium dla dzieci. 5 lat kierował.
kierowałem tym sanatorium i wróciłem do Wrocławia, przekazując sprawy mojemu młodemu księgowemu. I zatrudniłem się w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 na stanowisko wicedyrektora do spraw administracyjno-ekonomicznych. Był to jeden z największych kompleksów klinicznych w Polsce. 3,5 tysiąca pracowników, 17 klinik i kilka zakładów teoretycznych, jak wyjmuję poradnia, przykłady itd. 10 prawie lat pracowałem, aż w Chudowie umarł ten mój księgowy, ten dyrektor. I lekarz wojewódzki z Wałbrzycha znał mnie i mówi: wie pan co, to wszystko się rozleczy. Niech pan zostawi ten proces, już pan tam nic nowego nie zrobi, niech pan wraca do Chudowy. Trzeba ratować następny obieg, Bukowinę. No i tak zacząłem budować szpital na Bukowinę. Tak to wygląda, jak Państwo widzicie.